przechodzimy do gminy Chybie. Ta cieszynianka, drodzy Państwo, będzie szczególna. Szczególna dlatego, że laureatka przyszła na świat jeszcze zanim Polska była niepodległa. Rozalia Buczek urodziła się w 1915 roku w Dziedzicach. Obecnie jest emerytowaną nauczycielką i najstarszą osobą mieszkającą na terenie Śląska Cieszyńskiego. Ma 104 lata. Mimo sędziwego wieku nadal jest osobą samodzielną i zaradną. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w prywatnym seminarium nauczycielskim żeńskim imienia świętej Hildegardy w Białej. Ukończyła je w 1939 roku. W tym samym roku otrzymała powołanie do pracy w szkole podstawowej w Piasecznie. Po zakończeniu wojny otrzymała pracę w szkole podstawowej imienia Dzierżyńskiego w Chybiu, gdzie zastała całkowicie zniszczoną szkołę oraz budynki mieszkalne, za czym szedł fakt, iż nie miała gdzie mieszkać. Lekcje odbywały się w pomieszczeniach restauracyjnych, a ławki zrobione były z cegieł i desek. Pani Rozalia z ówczesnym dyrektorem szkoły kompletowała wyposażenie szkoły i pozyskiwała meble od mieszkańców. W chybskiej szkole pracowała głównie z młodszymi klasami. W 1972 roku przeszła na emeryturę. Mimo to nadal pracowała na pełnym etacie jako wychowawczyni świetlicy oraz ogniska pracy pozaszkolnej. Pracę zakończyła w 1991 roku po przepracowaniu 57 lat w oświacie z przerwą w okresie wojennym. Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień. Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie za zasługi dla województwa śląskiego, złotą odznakę ZNP, Krzyż Kawalerski. Amatorski klub filmowy Klaps, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu, nakręcił film dokumentalny o życiu pani Rozalii. Premiera filmu zbiegła się z pięknym jubileuszem obchodów setnych urodzin laureatki. Pani Rozalia jest świadkiem rozwoju i rozbudowy Chybia. Jako jedna z pierwszych osób tworzyła fundamenty powojennej edukacji. Trudne warunki mieszkaniowe, komunikacyjne, brak podstawowych sprzętów czy materiałów nie były dla niej powodem rezygnacji ze swojego powołania. Swoją szeroką wiedzą i umiejętnością służyła również osobom dorosłym. Pomagała im w przygotowaniach do egzaminów państwowych. Od początku pracy w zawodzie nauczyciela była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wychowała wiele pokoleń, przekazując nie tylko wiedzę, ale ucząc także wytrwałości, optymizmu, szacunku i miłości do ojczyzny. Do dzisiaj jej wychowankowie wspominają ją jako ciepłą, energiczną i pełną pasji osobę. Przypadkowe spotkanie z nią jest dla każdego zaszczytem i wzorem do naśladowania całych pokoleń pracowników oświatowych. O wręczenie nagrody poproszę pana Piotra Gmózdka, przewodniczącego Rady Gminy w Chybiu oraz pana Janusza Żydka, wójta gminy Chybie. Uchwałą władz samorządowych gminy Chybie laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pani Rozalia Buczek, mieszkanka Mika. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Rozalia Buczek za wielkie zaangażowanie w pełnienie obowiązków pedagogicznych, za długoletnią działalność w kole Polskiego Czerwonego Krzyża w Chybiu, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.